niemiecka radiostacja, kryptonim Rüdiger. Tu były koszary, został tylko dół po koszarach, bo Ruscy zbombardowali z jednej strony, z drugiej to samo, po dwóch stronach był maszt. Jeszcze pamiętam jeden, jak stał w latach 90. Tu niby była, to niby był zbiornik na wodę, ale mi się w to wierzyć po prostu nie chce, że to zbiornik na wodę. Kupę śmieci w... No i tam w środku jest okrągłe, wyasfaltowane, wylane smołą pomieszczenie i kominę. Tam stał właśnie, później pójdziemy, tam maszt, no jakieś 30-35 metrów wysokości miał. Tu się niemieckie Waffen-SS po drugiej stronie broniło, tu nie widać teraz. To byli Estończycy i ponoć Węgrzy. Miesiąc po wojnie jeszcze się tam na wzgórzu 442. Ale nie ma o tym wzmianki, trzeba w internecie dobrze szukać. To ktoś wykupił, szukał jakichś skarbów i zostawił. W sumie teraz jest to do sprzedania. Po wojnie było jeszcze to wojsko polskie jakiś czas. No teraz niszczeje. Piękny obiekt, można tu zrobić hotelowy z widokami na różne takie ciekawe. Ciekawe rzeczy, wypoczynkowe, panoramiczne zjazdy dla krosowców, ogólnie IMTD, różne cuda nie widzę. Tam dalej jest domek wczasowy, taki do wynajęcia się robi, a był dawniej jeszcze też hotel, po wojnie stał tutaj, ale Ruscy go wysadzili. O, tam gdzie jest ten lasek. Ruscy go wysadzili, bo powiedzieli, że wilkołaki będą wyłazić niemieckie. Ruskim się nie spodobało. Piękny hotel. Tam jeszcze do niedawna znajdowali jakieś złoto, monety. Jak to poszukiwacze. No, zakazali im, bo to wiadomo. Wszystko państwo w Polsce. Diabeł to chochlik. No tak. Stasiu, Justyna, Zuzia, Hanka. Dobrze. Dużo ludzi tu przyjeżdża. No, w niedzielę sobie przyjeżdżają, ale... Kogo my tu mamy? O, motokrosowcy. O, będą skakać chyba. Dobrze, chłopaki. Tu są jeszcze stare zawiasy. Tam widać przy oknie. Musiały być zamykane tutaj okna, żeby wiatr nie wybijał. Tu mamy kulę, bo nie wiem, po strzałach jakichś karabinowych takich, nie wiem, czy to Ruscy, czy Niemcy, pewnie Ruscy, jak sobie już tu weszli hulali, to już to działali wszystko. No dobrze, teraz weźmiemy swojego super szpraca. Co my tu go to mamy?
kamereczka taktyczna daje radę. Zostawiłem na chwilę rowerek. Idziemy na dół. Rusty cały sprzęt wymontowali stąd. Poszukiwacze skarbów kosą dziury. Zrywa wszystko. Stare kable. Kocham Cię, Fedzie, dobrze. Tu stały transformatory. Tu kolejny poszukiwacz skarbów. Coś tu musiało być kiedyś. Jakiś ktoś na miarę dostał, że coś musiało być. Za dużo tego rycia. Też niedawno wyta było. Jeszcze stalowe konstrukcje, prawda? To pomieszczenie w sumie niedawno było odkryte. Ten właz tutaj jest, był kiedyś właz, ale jest zabetonowany. Są kupę pomieszczeń jest takich podziemnych. Tam też jest zamurowane. Tego jeszcze. Polecam takiego szpiracza taktycznego i bombę świetną na głowę. Daję radę. No dobra. Oprzemy trochę tu.
Jednego i drugiego. Było po dwóch stronie, mało tu wiatr. Niemcy się bronili miesiąc po wojnie, bo Rusy nie brali nikogo do niewoli, po prostu jak złapali, to była kula w łeb i nie pierdolili ze szkabami. Potężny mast, w latach 90. pamiętam, jak on jeszcze tu stał wysoko, 35 metrów musiał mieć. Nie mierzyłem, ale to był wysoki bardzo mast. Z umiarze, jeśli poobrzymali tam, zostały tylko 4 słupy. Z tego wszystkiego. I po drugiej stronie jest dokładnie taki sam, o czym mało kto wie, tamten był wcześniej zdemontowany. Teraz to by była piękna stacja, już nadawcza, albo na telefonie komórkowej. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. I w środku taki stabilizator. U góry to niby to przejdą na wodę, ale tu jest dużo takich podziemnych niby zbiorników na wodę, nie ma to być, ale to jest raczej, wierzyć mi się nie chce w to, że
Niemcy se magazynowali wodę pod całą górą. Czy jakieś pomieszczenia pewnie zatopione, albo specjalnie woda tam skierowana. Też o tym mało kto wie. Proszę, moja niezniszczalna maszynka, kochana. Piękne widoczki. Chłopaki szaleją na krosach. Szacun im za ten odwagę na tych motorkach skakać po dziurach, jeździć, że po prostu mieć nie tylko odwagę, ale i umiejętności. Jak mówiłem, tam jest piękny hotel po niemiecki był. Do czasu z Borusy nie wysadzili, w 1945 albo 1946 roku. Masę chodzi takich poszukiwaczy. Nie, ja coś tam znajdą, ale to prawo, które w Polsce wyszło, to zdobani. Za wszystko tylko karę ludzi, poszukiwaczy i tak dalej. Chciałbym tu rowerkiem, ale niestety muszę trzymać śmieszny telefon w ręce. Tu bym się zabił. Niestety przy takich zjazdach musi być porządny rower trzymany. Piękna stacyjka. Krzaczory, jak to mówi Dariusz Kwiecień, za dzieciora, to ich nie było tutaj. Tam mamy, o, przy tamtych drzewach właśnie jest. Drugi maszt, pozostałości po drugim maszcie. Chłopaki najeżdżą na tych krosach tam. Podziw dla nich. No dobra, podzielam, pokażemy drugi maszt, jak jest. Bo ludzie tu łażą i myślą, że to tylko stacja była. Niestety tu było znacznie więcej niż się ludziom wydaje. Były dwa potężne maszty radiowe. To samo co z tamtej strony. Jeden, dwa, trzy, cztery i w środku taki sam kamień jak po tamtej stronie. Dokładnie w tej samej odległości co tamtą maszt. Tylko że jeden był z prawej strony, drugi z lewej.
teraz. Skarpie, jeszcze tego nie znalazłem, tam właśnie gdzieś są też te zbiorniki wodne, potężne ponoć, dziki rejon. Bierzemy rowerek i idziemy. Proszę bardzo, zejście jest tutaj, porobione jeszcze za Niemca. Śmieci narzucane, nie wiem czy to było właśnie. Woda się skrapla. To coś tutaj, bo i to tak idzie, jedna, druga, trzecia i tak szeregowo idzie cały czas. Po drugiej stronie jest tak samo zbiornik na wodę, wypływa tam, dziki się topią często. Teraz leśnicy to ogrodzili. Na góry jest właśnie stacja
dawca. Rusy jak zdobyli, to cały sprzęt wymontowali, zabrali do siebie. Tu mamy następny głos. Ten jest już cały zalany. Już nawet tam nie wejdziemy. Mamy z was wejście tam gdzieś dalej. Jest dosyć głęboko tutaj z tego co widać. Z tego co mówili ludzie, co w internecie przeczytałem ogólnie. Tam mogę widać korytarz. Ten korytarz gdzieś tu prowadzi do jakiejś chaty. Czy to jest prawda? Nie wiem. Być może tak. Może nie, chciałbym założyć oko jeden. To samo. Przyjedź wleć tam na tary i zobaczyć jak to naprawdę wygląda, co to jest. Co tu było? Także mamy odległości 1, 2, 3 i tam pewnie w górę jeszcze jest więcej. Proszę bardzo. A tego to nie widziałem tutaj nigdy. Kurde. Pierwszy raz to widzę. Stare uchwyty po niemieckie. I niech mi ktoś powie, że tutaj kurde nic nie ma pod tym wzgórzem, że Niemcy tak się bronili bez niczego. No ja pierdykam. Po niemieckie, nie wiem, żelazo, płaskownik wygięty. No ciekawa sprawa, warto tu przekopać by było z wykrywaczem.